Od dłuższego czasu z moim klonem jest źle i nie czuję się najlepiej, więc musimy się w końcu zebrać w garść i w końcu znaleźć dla niego lek. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy znowu oczywiście na moim młynie. Zaraz będziemy sobie prawdę tutaj robić różnego rodzaju rzeczy na tej palionowie jak zwykle. Ale zanim to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ fajnie idą te odcinki ostatnio. Mi się mega je fajnie nagrywa, wam się one podobają, więc to jest w sumie chyba najważniejsze. Komentarze lecą mega dobrze, ponieważ no wbijacie ich dosyć sporo i faktycznie piszecie te takie słowa, które tam miały być. Ja aktualnie nagrywam na zapas filmy, ponieważ na weekend wyjeżdżam, ale wiem akurat, że jest jeden odcinek, który już ma powyżej 2000 komentarzy, drugi ma powyżej 1000 komentarzy i ten następny, który będzie, to jest w sumie ten, który dzisiaj wleci, kiedy to nagrywam, więc jeszcze nie wiem, jak będzie pod nim, no ale mam nadzieję, że również rozwali się tam totalnie system. Dodatkowo możecie wbić na plusa, tam oczywiście też się będą pojawiać odcinki, oczywiście nie tak często jak tutaj, ponieważ tutaj jestem daily, ale tam na tamtym kanale będę starał się wrzucać, no tak te 2-3 filmy tygodniowo. Myślę, że to by było takie naprawdę mega dobre, dobry wynik byłby dla mnie. Akurat teraz na weekend nie wiem, jak to będzie wyglądało z tego powodu, że no wyjeżdżam, robię zapas, więc jeżeli się wyrobię, to zrobię odcinek tam jakiś, jeżeli nie, no to niestety nie, ale jak wrócę po weekendzie, no to oczywiście tak, no bo wiecie, trzeba iść gdzieś w weekend wyjechać, no bo za niedługo to może być tak, że nie będziemy mogli wychodzić z domu, więc lepiej sobie gdzieś pozwiedzać jeszcze póki można, więc chcę się wyrwać oczywiście. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że znajdziemy lek dla mojego klona. I tak myślałem nad tym, myślałem, co może mu pomóc. Skoro radioaktywność jakby sprawiła, że jest chory, to co jeżeli radioaktywność może sprawić też, że będzie zdrowy? Więc postanowiłem, że jest tylko jeden sposób na to, żeby się przekonać, czy to jest prawidłowy sposób. Ostatnio na live'ie dowiedzieliśmy się, że mając skórzaną zbroję, ten taki zabójczy blok, co jest w kopalniach, nie działa na nas. Tak swoją drogą, to nie mam okularów na ten, więc sobie założę, bo jakoś tak lepiej mi się nagrywa z tym. O, idealnie, możemy kontynuować. W każdym razie, ostatnio na live'ie odkryliśmy, że będąc w kopalni i zbliżając się do tego bloku w skórzanej zbroi, nic nam się totalnie nie dzieje. Więc to jest jedyny w sumie sposób na to, żeby zdobyć ten blok, żeby w sumie przepalić go, bo w sumie nigdy go nie przepalaliśmy, a jest jakaś nadzieja, że z tego jak przepalimy, stanie się jakiś coś, co jak podamy mojemu klonowi, to on przeżyje. Ja mu już powiedziałem wcześniej, żeby zbudował laboratorium, ponieważ może nam być potrzebny do tego, żeby właśnie wykonać tą operację, ponieważ mam wrażenie, że ona może zadziałać, więc przede wszystkim musimy pójść do kopalni i zdobyć to, co musimy zdobyć, czyli ten blok, kurczę, no nie wiem, mam nadzieję, że nie zginiemy, więc od razu lecimy w kopalnię, najlepiej jakąś inną niż to, w której byliśmy już, chociaż tam przynajmniej wiem, że są te bloki, ponieważ je już tam nieraz znalazłem i na pewno jakieś tam znajdziemy, więc w sumie najlepiej byłoby chyba tam pójść. To było w tamtym kierunku, kto był na live'ie, ten wie. Oczywiście dzisiaj jak to nagrywam, chcę zrobić też live'a, więc mam nadzieję, że mi się to uda. No bo jakby się udało, no to byłoby mega kozak, więc mam nadzieję, że dzisiaj zrobiłem live'a. To dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam, jakby co. Więc chyba był live, mam nadzieję, że był, więc też cieszę się, jeżeli byliście. No i mam nadzieję, że do zobaczenia też na następnym live'ie, który będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu już mogą być kolejne live'y jakieś. Więc myślę, że spoko. Dobra, tutaj gdzieś to było. Tak mi się wydaje, że to było gdzieś w tym miejscu. Czekajcie, czy to jest tutaj? Chyba to jest tam. Dobra, już jesteśmy blisko w takim razie. Ja, gdyby nie te flaki, to byśmy mega długo podróżowali, ale dobra. Na szczęście jesteśmy bardzo... Czekajcie, to nie tu. Chyba, że tu? Tak, dobra, tutaj to było, dobra. Troszkę moja orientacja w terenie się pogmatwała, ale znaleźliśmy to miejsce, w którym mieliśmy być, więc uwaga, wchodzimy. O nie, nie mam pochodni żadnej. O nie. Najgorzej. Czekajcie, dobra, módlmy się, żeby się okazało, że ja tam zostawiłem jakąś pochodnię w tej kopalni, proszę. Chociaż czuję, że może być troszkę lipa z tym. O nie, tu jest tak ciemno tu jest, że to jest dramat jakiś. Jak ja mogę nie wziąć pochodni idąc do kopalni, no przecież to jest straszne. Teraz raczej nic nie widzicie tutaj na ekranie, ale zaraz mam nadzieję, że znajdziemy jakieś źródło światła i ewentualnie wykopiemy na szybko jakieś żelazo czy coś, zrobimy wiadro z lawą, weźmiemy lawę i... Wow, zombie tu był, dobra, czekajcie, tu jest jakieś źródło światła. Mam nadzieję, że tu gdzieś w okolicy znajdziemy ten blok, o który nam chodzi, bo jakbyśmy go znaleźli, no to już spoko, to nawet nie potrzebujemy tego światła. Czekajcie, no mi się wydaje, że on tu gdzieś był. On tu gdzieś był, tak mi się wydaje. O nie, tu jest ciemno znowu. O, jest! O nie! Dlaczego to mnie bije? Co jest k***a
Zginąłem. Dobra, słuchajcie, jestem w tej kopalni, zrobiłem cięcie i tutaj przybiegłem. Wziąłem ze sobą jednak mleko, ponieważ okazało się, że zginąłem, ale już chyba wiem dlaczego, słuchajcie, ponieważ ja miałem flaki na nogach, a mówicie, że to działa tylko i wyłącznie... Nie, no proszę, znowu zginę. Nie, to jest niemożliwe. No szk***. Dobra, jestem już znowu, jak widzicie, założyłem sobie teraz całą skórzaną zbroję, może te buty akurat mnie nie chronią aż tak, więc trzeba było się jakby do tego przygotować. Od razu już sobie to tutaj przepalę, bo ja już się boję w ogóle koło tego bloku stawiać, cokolwiek z nim robić, więc postanowiłem, że przepalę go już tutaj, może będziemy bezpieczni, więc jeden węgiel nam wystarczy, jeden węgiel, to jest wszystko, co potrzebujemy. Ja już ginę tutaj trzeci raz, to jest przecież niemożliwe, ile razy można jeszcze zginąć tutaj, biegnąc po ten jedyny blok. No kurczę, się namęczę tyle razy, żeby tylko uleczyć tego klona, to jest niesamowite. Dobra, uwaga, czy nam się to... Ej, dobra, przypaliło nam się, mamy uranium, tylko... Ja się boję to brać do ekwipunku, bo ja czuję, że ja znowu zginę, naprawdę, przysięgam, czuję, że znowu zginę. Czuję to po prostu, więc musimy jakoś... Nie wiem, bierzemy to, jak najszybciej wybiegamy chyba. To jest jedyny plan tak naprawdę, ja nie widzę innej opcji. Czekajcie, tu aż sobie zrobię mostek taki, żebym już w ogóle tutaj... Żeby nic mnie tu nie zatrzymało. O, kurczę, dobra, uwaga, 3, 2, 1, bierzemy. Ej! Dobra, pojawiło mi się w prawym górnym rogu, widzicie to, co mi się pojawiło? Ale nie bije mnie. Nie bije mnie nic. Czyli może akurat to zadziałało teraz, to, że mam wszystkie buty. Znaczy, wszystkie, całą zbroję skórzaną. Może tak trzeba było mieć. Może tak, więc na całe szczęście jesteśmy uratowani, ale jeżeli to mnie zaraz zacznie bić, to nie wiem, zwariuję, naprawdę, zwariuję. Mam nadzieję, że to mnie chroni już totalnie, no nie wiem, jest to totalny dramat, ale dobra, wychodzimy stąd flakiem po kolei, jeden za drugim, ja w ogóle pochodnie sobie wezmę w łapę, żebyście tu coś widzieli, o, znaczy się tak zaraz wychodzimy, dobra, jesteśmy już, ja, mleko w ręce, bo ja się boję się o swoje życie, naprawdę, przysięgam, że się boję o swoje życie, ale już na szczęście wychodzimy, więc już nie będę musiał do tej kopalni wchodzić nigdy, dobra. Jesteśmy bezpieczni chyba, mam nadzieję. Dobra, lecimy do mojego klona od razu. Trzeba wykonać tą operację. O nie, tutaj jest ten, jak on się nazywa, Enderman. Trzeba wykonać od razu tą operację. Dobra, szybko się strzelamy w tamtą stronę. Do wioski Palion. Aha, ja nie mam flaków teraz. Ja nie mogę, to ja się strzelam, kurczę, tym flakiem. Prawie zginąłem. Dobra, nie, jeszcze mnie szkielę, tutaj chcę torturować. Proszę, nie strzelaj do mnie. Dobra, na szczęście nie trafił. Ała, proszę, ile mobów, ja mam 3 serduszka. Nie, proszę, nie strzelaj do mnie. Dlaczego te szkielety są takie celne? Ja tego totalnie nie rozumiem. Nie podoba mi się to totalnie. Dobra, wracamy do Palionowa i od razu wsiadamy na łódkę i płyniemy do mojego klona. Trzeba go uleczyć, trzeba uleczyć go tym, jeżeli to w ogóle zadziała. I, o nie, czemu ja biegnę wprost na nich? No i jak już go uleczymy, no to definitywny koniec. Wywalamy to, niszczymy to najlepiej, czy coś. Zobaczymy, co tam przygotował klon w ogóle, jaki laboratorium. Bo ja go jeszcze nie widziałem, więc będzie musiał mi wytłumaczyć jego działanie. Ale mam nadzieję, że idealnie będzie pasował pod to, co mamy w tym momencie zrobić. Ja mu mniej więcej tłumaczyłem, co będziemy robić, więc mam nadzieję, że pod to się właśnie przygotował. Dobra, robi się dzień. To jest najważniejsze, ponieważ w dzień jest najspokojniej, jeśli chodzi o moby. No, jeszcze nie zginąłem, więc to jest najważniejsze, ale to, co mnie denerwuje, to to, że miałem tyle levela już, ja co chwilę ginę i nie mogę uzbierać tego 30, żeby w końcu sobie coś zenchantować, tylko ginę tak głupio, z głupich powodów. Dobra, no nie wiem, no musimy jakoś przetrwać to. Wystrzelę się tym razem flakiem, mam nadzieję, że wyląduje jakoś tak. O, dobrze wylądowałem. Teraz tam, mam nadzieję, że wyląduje dobrze jakoś. O kurcze, co to było? Ale laga miałem. Ale w sumie może mnie ten lag nawet uratował, nie wiem. Dobra, w każdym razie jesteśmy już troszkę dalej. Nie zginęliśmy. Ja ryzykuję, lecę dalej z tym flakiem. Lecę dalej z... O, patrzcie, teraz to mi się mega opłacało. I teraz jak tam byśmy się wystrzelili do wody, co? To mi się też bardzo opłacało, taki skok, dobra. Nie mam tu łódki, naprawdę, dobra, to musimy sobie zrobić na szybko łódkę. Każda minuta dłużej trzymania tego w ekwipunku to jest bardzo duże ryzyko. No ale niestety musimy się poświęcić tak w ten sposób. Dobra, bierzemy tak, bierzemy robi... O kurcze, zaczęło zadawać mi to obrażenie, jak tego nie miałem w ekwipunku przez chwilę. Dobra. To jest ważne, musimy to mieć w ekwipunku, bo jak to wyciągamy, to już jesteśmy celem, kurczę, który może zginąć, więc trzeba się pilnować pod tym względem, dobra. Czyli musimy to mieć ciągle w ekwipunku, to jest najważniejsze, to trzeba pamiętać, tego się trzeba trzymać, jak, trzymać się jak, nie wiem, jak pijany płotu, nie? Dobra, płyniemy w takim razie do mojego klona. Trzeba mu pomóc. No słuchajcie, teraz trzeba pokonać to morze tylko, ale to już jesteśmy blisko, bo to już jest chyba ta pierwsza wyspa i następna to już będzie mojego klona, więc już jesteśmy już tuż
tuż, że tak to ujmę. Jestem ciekaw tylko, czy jak ja się zbliżę do mojego klona i będę miał ja to w ekwipunku, a on nie, czy to już go zacznie bić. Mam nadzieję, że nie, bo jak tak, to lipa będzie, bo on zginie od razu. To trzeba jakoś go uleczyć tym, dobra. O, widzę, że tam biega, widzę go już jak biega, dobra, dobra, ale jak on rozwija tą wioskę. To jest coś pięknego, co on tam robi. Dobra, ja nawet nie wpływam już tam normalnie w ten garaż. Normalnie podbijam, bo nie ma czasu, nie ma czasu. Po prostu trzeba to jak najszybciej zakończyć, żeby on już się dobrze czuł, żeby już wszystko było okej. O nie, 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 zbagowałem się. Trzeba... O, dobra, udało mi się odbagować. Dobra, ej, ładnie to tu wygląda, naprawdę. Dobra, halo klon. Halo klon. Czekaj, stój w miejscu. Trzeba. Stój w miejscu, muszę jedną rzecz sprawdzić. Spoiler. Dobra, krowa żyje, więc ty też raczej będziesz żył. Dobra, nic ci nie bije, to jest najważniejsze. Dobra, mam lek dla ciebie prawdopodobnie, wiesz? Gdzie jest to laboratorium, o które cię poprosiłem? Mam lek prawdopodobnie, ale musisz mi pokazać laboratorium. Patrz, jak mi ścieżkę sobie zrobię. No, piękna, trochę taka nierówna, ale dobra, może być, no. Dobra, a czemu tędy wchodzimy, jak przy zwierzę mogliśmy wejść? Nieważne, tędy jest bliżej. Tędy jest dalej właśnie, no ale dobra. Czemu zamykasz mi drzwi przed nosem? Czemu jesteś taki niekulturalny? Poczekaj. Dobra, gdzie masz... Co? Witam, się zostawić. No zostaw lepiej, nie ma co ryzykować, nie bierz ich lepiej ze sobą. Dobra, tu zostawiam. Tam? Okay. Nie masz nic? Dobra, to schodź, patrz, tam jest... Patrz to winiu. Wow, co on tu wymyślił? Ała, zadało mi to obrażenia. Dobra, o kurczę, to jest to laboratorium? Zapraszam, proszę. Dobra, dobra. A, no to czemu nie wlazłeś pierwszy? Dobra, powiedz mi, jak to działa? Patrz, stary, ty mi mówiłeś o tym, co na najpierw cię zabijało to. No, mam to. Nie mogę ci tego pokazać, bo jest ryzyko, że zacznie to bić, no. No, ulani. No i patrz, to otwierasz. Aha, no. Tutaj to wrzucam? Ja zaraz to tam wrzucę, bo to jest ten. Klikasz dyspenser. On wyskakuje, ja tutaj jestem, on mi coś tam robi, nie wiem co, i potem ty pociągasz wajchę i się wylewa lawa, żeby go zniszczyć. A, to dobra, ale to czekaj, bo to będziemy zaś kupę czasu czekać, aż to się... Dobra, czyli co, schodzisz na dół, jesteś gotowy na to, żeby się uleczyć? Szkielet! O! Spali go? No nie spali, nie doleci chyba, no. No dobra, dobra, pokonam go. Chodź tu. Nie wiem, czy jesteś gotowy. Patrz, kurczę! Ale go załatwiłem, co? Jest prawdopodobieństwo, że wszystko pójdzie... Wiesz co, szansa na to, że to się uda, jest znikoma. A że przeżyje w ogóle? Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Patrz, tu jest ten lek. Mam nadzieję, że to zadziała, no. Dobra, schodź tam na dół, stary. Trzeba to zrobić w końcu już. Miło było cię poznać. Ostatni przytulasek. No. Leć na dół. Dobra, ja otwieram to. Wrzucam to tutaj. Schodzisz już? Czekaj, ja już to wrzucam. Uwaga. O, zaczęło mnie to... Nie. Dobra, jestem już z powrotem, klon. Zabrałem wszystkie swoje itemy, mam nadzieję, że teraz się to uda. Ja nie wiem, zginąłem... Ja już zginąłem od tego bloku kilka razy. Jak ty od tego raz zginiesz, to się nic nie wydarzy. Naprawdę. Dobra, jesteś gotów? Dara. Tak, jesteś gotów? Dobra, uwaga, przechodzimy. 3, 2, 1, 0. Giniesz. Zabrałeś to do ekwipunku, musisz to wyrzucić. Dobra. No to tylko wtedy działa. Wyrzuć to jeszcze raz! Czekaj, dobra. Dobra, i teraz czekaj, ja to zalewam. Przyjdź tutaj. Bo tam się zrespiłeś na górze, nie? Przyjdź tutaj. Ja to zalewam już i patrz jak to... Ja patrzę jak to umiera po prostu i... On znikło, dobra. Już mam, dobra, klon, ja tu czekam na ciebie. O, słyszę, że schodzisz. O, jest! Działa! Oj, ty w ogóle masz inny głos! Jak inny? No taki nie, bardziej, tak, no, taki bardziej, no jak, nie słyszysz swojego głosu, taki mniej chorobliwy głos masz teraz. Ale patrz jak wyglądam. No widzę, jak kurczę, tylko muszę zbroję ściągnąć. Stoi... A, dobra. No widzisz kurczę, no teraz to jest prawdziwy klon, no nieźle. Dobra, czyli udało nam się ciebie uleczyć, to jest najważniejsze, udało się ciebie uleczyć, więc wszystko gites majonez. No to co ja ci mogę powiedzieć, teraz to już możesz opuszczać, prawda, sobie tutaj tą swoją wyspę ile chcesz. No tak, no jak już jesteś zdrowy, to już nic cię nie trzyma, nie? Tylko ja idę po pszczoły, nie? Mówisz, że po pszczoły idziesz? No dobra, to idź po pszczoły. To idź po
pszczoły, idź po pszczoły, dobra. Jeszcze raz, gdzie to jest następny. Tak, tak, pójdę z tobą, ale póki co to kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Było tu bardzo dużo cięć, bardzo dużo cięć, ale ciągle ginęliśmy przez ten zasrany blok. Mam nadzieję, że już go nigdy w życiu nie spotkam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.